Napięcia w ciele, lęk przed oceną, schematy myślenia, wyobrażenia na temat tego, co nam wolno, co nam nie wolno. To są niektóre z rzeczy, o których dzisiaj porozmawiamy w rozmowie z Jackiem Pyszkowskim, które warto puścić. Dlaczego warto puścić to, co trzymamy? I co dzięki temu zyskamy? Czyli jaką będziemy mieli możliwość wyboru? O tym wszystkim Wam opowiemy w fascynującej, ciekawej, interesującej rozmowie. Zapraszam, zostańcie z nami do końca. No dobrze, dzień dobry. Dzień dobry. Więc zacznijmy od tego, skąd to magiczne zdanie, Jacku, puść co trzymasz. Też go nie rozumiałem na początku, szczerze powiedziawszy. Po pierwsze, w metodzie Feldenkraisa to jest metoda ćwiczeń fizycznych, prawda? Więc poruszamy się w metodzie Feldenkraisa w różnych dziwnych kierunkach, w różnych nowych wzorcach ruchowych i często się zdarza w metodzie Feldenkraisa, jak wiesz zresztą, że na przykład ręką trzymamy stopę, tak? Albo ręką trzymamy głowę, albo trzymamy coś z czymś, tak? Więc to ma dosyć też dosłowne znaczenie, puść co trzymasz, tak? Czyli na puść stopę i odpocznij, tak? Czyli kończymy jakąś sekwencję ruchów, po której sobie serwujemy jakiś krótki odpoczynek, więc to jest z takiego fizycznego, bym wyszedł, punktu, ale oczywiście ono dźwięczy w naszych głowach bardzo różnie, tak? To znaczy wiele osób mi mówi, że takie zdania na przykład jak padają w czasie lekcji, zostaw to i odpocznij, puść co trzymasz i odpocznij, jak się je powtórzy wiele razy i usłyszy tak dobrze i potem one dźwięczą w głowie, to są bardzo pomocne też w życiu, tak? Bo wydaje mi się, że po prostu na co dzień trzymamy wiele rzeczy, o których nawet nie wiemy, że je trzymamy i jak je puścimy, to jest nam dużo lżej. Można to przełożyć znowu na język fizjologii i mechaniki. Jeżeli trzymam w ciele jakieś napięcie, którego nie jestem świadomy, no to niosę to napięcie ze sobą cały czas, tak? Łatwo ale sobie to wyobrazić. Niosę je, a ja bym powiedziała, i to jest takie też moje doświadczenie, że ono mnie szalenie ogranicza. Bo jak ty na lekcji mówisz, puść co trzymasz, to ja też mam taką chęć przyjrzenia się, i ty też mówisz o tym, gdzie masz napięcie, którego nie musisz mieć. I teraz, jeśli ja nie wiem, że mam to napięcie, no to ono mnie trzyma. I ja to porównuję, wiesz, od strony psychologicznej, że my mamy dziesiątki napięć w ciele, ale też w głowie, które nas zatrzymywały kiedyś, a które ciągle zatrzymują w nas życie, bo my nawet nie wiemy, że wiesz, że ja mam przykurczone biodro, albo że ja mam napięte plecy, albo jak jestem osobą lękową, to być może mam, wiesz, przygniecioną klatkę i ja nie oddycham, nie? I że ta identyfikacja napięcia, ona coś nam pozwala zrobić inaczej. Czasem sam fakt, że sobie uświadamiamy to napięcie, pozwala, że się już go pozbędziemy, tak? Feldenkrais często mówił właśnie o tym, zresztą cała ta metoda jest, może być tak postrzegana jako po prostu nauka samoświadomości i Moshe Feldenkrais podkreślał to bardzo często, że świadomość umiejętnie wykorzystana jest potężnym narzędziem w uczeniu się lepszego funkcjonowania, więc często wystarczy sobie uświadomić, że coś trzymamy, żeby to puścić. Czasem nie wystarcza też, tak? Czasem trzeba sobie na takim, ponieważ ciało już idzie jakąś inercją, prawda? Więc pewne nawyki ruchowe, pewne wzorce, a za tym też napięcia, które mamy w mięśniach po prostu, mięśnie są po prostu na poziomie fizycznym cały czas napięte, no one mają jakąś bezwładność, więc czasem możemy sobie to uświadomić, ale potem za chwilę uświadamiamy sobie, że znowu mamy to napięcie, tak? Że na przykład nie oddycham albo że mam zaciśniętą żuchwę, więc trzeba trochę nad tym popracować i na tym polega między innymi metoda Feldenkraisa, że sobie nad tym poprzez ruch pracujemy, żeby puścić to napięcie na dobre, tak? I wtedy nam się stwarza przestrzeń do tego, żeby, no po pierwsze uwolniliśmy się od czegoś, co nas trzymało, a jak jesteśmy wolni od czegoś, co nas trzymało niepotrzebnie, to mamy przestrzeń na zajęcie się czymś nowym, pójściem w nowym kierunku, w innym kierunku, z inną siłą, z inną intencją, z inną myślą, z inną ochotą. To się bardzo znowu łączy z wątkiem psychoterapeutycznym, ponieważ
Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo trzyma w rękach sznurki przeszłości, nie? Czyli jest uwikłana w różne rzeczy, no ma napięcie związane z tym, że ja coś muszę, że coś powinnam, ale nie ma świadomości tego, że ręce są zajęte trzymaniem sznurka, w związku z tym nie mogą zająć się budowaniem, nie? Czyli ja nie mam tego nowego ruchu. Ale na chwilę bym się zatrzymała na tym, co mówisz, bo jak mówiłeś, to oczywiście mam swoje obserwacje ze swoją łopatką. I ja wczoraj na spacerze, myśląc o tym, że my się dzisiaj spotkamy, pomyślałam sobie, nie mam napięcia w łopatce. Ale nie tylko przez to, że puściłam, co trzymałam, ale też to, co jest ważne w metodzie Feldenkraisa, chciałabym, żebyś się o tym powiedział, że jak puszczam, to też uczę się nowego, łatwego ruchu. Co to znaczy uczyć się nowego, łatwego ruchu? No właśnie, po pierwsze uczyć się, tak? Czyli mamy tutaj ten element edukacyjny taki, że nabywamy jakąś nową umiejętność. Tak jak patrzymy sobie na jakiś bardzo ludzi zgrabnie się poruszających, czy to tancerze, czy z gracją, czy sportowców, czy po prostu ludzi na ulicy, którzy nie są ani jednym, ani drugim, ale po prostu się ładnie poruszają. To jedni mają to bardziej naturalne, inni mniej, ale możemy się też łatwego ruchu nauczyć, tak? To znaczy możemy się nauczyć ruchu, w którym sami sobie nie przeszkadzamy, tak? To jest, myślę, jedno z kluczowych zadań, nie chcę mówić zadań, bo nie stawiamy sobie zadań, tak? W tym, co robimy w czasie lekcji Feldenkraisowych, ale to jest jedna z głównych rzeczy, która nam jakby przyświeca, to na ile nas ciało wpuszcza, to jest jedna rzecz, ale też pomyślałem sobie, że łatwy ruch to jest... Pamiętajmy, że Feldenkrais był fizykiem i on patrzy na mechanikę ruchu, na wydajność ruchu i patrzył na to z punktu widzenia koordynacji. Jeżeli zaangażujemy do ruchu mięśnie, których zadaniem jest generowanie mocy w ruchu, czyli mięśnie zlokalizowane blisko centrum ciała, to wtedy możemy ten ruch wykonać z dużo mniejszym wysiłkiem i on się nam wydaje dużo łatwiejszy, niż gdy robimy to w sposób nieskoordynowany w ten sposób. I oczywiście on do tego doszedł po pierwsze poprzez swoją wnikliwość, bo jako naukowiec, ale po drugie jako osoba, która miała ogromne doświadczenie w sztukach walki, a to jest podstawą sztuk walki, tak? Wyprowadzić ruch w taki sposób, żeby on miał jak największą skuteczność, jak największą moc. Puścić ruch w siebie, no to właśnie, jeżeli mamy napięcia w ciele, no to mięsień już jest zajęty, tak? I wpuszczę w tę przestrzeń nowego ruchu, jak jeżeli ten mięsień już jest zajęty robieniem tego, co on robi. A jeżeli wpuszczę nowy ruch w napięcie, które już istnieje w ciele, to generuje często napięcie, które jest w konflikcie z tym, które już jest w moim ciele, tak? Czyli jeżeli ja mam na przykład napiętą jakąś grupę mięśni, tak? To znaczy napięty mam na przykład triceps, czyli prostownik łokcia. Ja chcę zgiąć sobie łokieć, to ja mogę to zrobić, tak? Napinając biceps. Ale zrobię to normalnie, fizjologicznie triceps się rozluźni, tak? Ale jeżeli on się nie rozluźni, to jest bardziej metafora, bo normalnie, tak, w normalnie funkcjonującym układzie nerwowym powinien się rozpuścić napięcie. Też dobrze. Tak? To wtedy będą to dwie grupy mięśni, które będą walczyć ze sobą. Tak. I co się wtedy stanie? Tak? Po pierwsze będzie większe obciążenie na staw, tak? Większe niż potrzebne. Czy chcemy tego? No raczej nie. Tak? Jeżeli chcę, myślę na przykład o organizmie, który ma nam służyć, tak? O ciele, które ma nam służyć przez całe nasze życie do osiągania naszych jakichś tam celów, to fajnie mieć ciało, które jest sprawne, bezbolesne i pozwala nam na swobodny ruch. Jeżeli będę ciągle przeciążał stawy, no to się mogę przeciążyć do stanu takiego, że nam nie będzie służyć tak, jakbyśmy sobie tego chcieli. Więc to jest wpuszczać ruch, to jest puścić napięcie, zrobić miejsce na nowy pomysł ruchowy, na nowy wzorzec, na nową koordynację, na coś nowego. Tak? Na coś nowego. I to mi się łączy w ogóle. Ostatnio oglądałam jeden z filmików jednej z twoich uczennic Feldenkraisa, która powiedziała w ogóle, że Feldenkrais to jest psychoterapia dla wielu osób i ja się z tym zgadzam, bo to strasznie dobrze robi na głowę, poza tym, że na ciało. No bo teraz zobacz, nie? Ja mam taką obserwację ludzi, że my już się nauczyliśmy nawet dbać o swoje ciała, nie? Dużo jest tego well-beingu, mówienia o dobrostanie, ludzie chodzą na masaże,
całkiem nieźle jedzą, spacerują i tak dalej, ale my nie nauczyliśmy się jeszcze słuchać swojego ciała. I teraz to, co ty mówisz, wpuścić ruch, to znaczy posłuchać, zobaczyć, czy moje ciało w ogóle ma ochotę na ten ruch, czy ono mi pozwala tam wejść, nie? I teraz, jeżeli ja uczę się słuchać swojego ciała względem siebie, czy ono mi pozwala, to ja wtedy zaczynam mieć intuicję do innych ludzi. Czy moje ciało teraz mówi, że ja chcę, żeby ten ktoś podszedł tak blisko? Czy ja jestem okej z tym, że ktoś coś ode mnie chce? Czy mnie to napina? Czy ja mam w ciele luz pod tytułem okej, mam przestrzeń na to, żeby ci pomóc. Mam przestrzeń na to, żeby się z tobą spotkać. Mam przestrzeń na bliskość, nie? A ponieważ my nie słuchamy, to jest, dla mnie to jest fascynujące właśnie w metodzie Feldenkraisa, że po pierwsze uczymy się lokalizować napięcia, ale po drugie uczymy się tego, czy ja chcę, czy ja nie chcę, czy ja mam gotowość, czy ja nie mam gotowości, a póki trzymam, to jest to, co powiedziałeś, to my jesteśmy cały czas w nadużywaniu, nie? Czyli zrobię jeszcze więcej, nie? Docisnę. Albo no, to, co mówi wielu fizjoterapeutów, przez ból musimy to załatwić, nie? Bo jak nie boli, to nie działa. No i to się też wiąże z tym, co mówiłaś na początku tego wątku, że wiele z nas nauczyło się dbać o siebie, ale w takim często, nie zdając sobie z tego sprawy, przemocowym jakby wzorcu, tak? To znaczy, kiedyś przygotowałem się do maratonu, tak? I kolega, który biegał regularnie, zaproponował mi, że wystartujemy razem w maratonie. To było na moje 40 urodziny. I ja mu powiedziałem, że chyba oszalał, bo ja na tym etapie mojego życia biegałem 3 kilometry i uważałem, że to jest tyle, tak? Że do większych dystansów moje ciało nie jest zdolne w ogóle. To była bardzo ciekawa przygoda w ogóle z bieganiem, tak? Ale powiedziałem mu, że dobra, jeżeli to jest za kilka miesięcy, to godzę się na półmaraton, spróbuję, tak? No i żeśmy pobiegli razem ten półmaraton, on pobiegł maraton, a za rok pobiegłem maraton. I to było bardzo ciekawe w ogóle, ten proces całe przygotowywania się i przełamywania swoich własnych wyobrażeń na temat tego, co jest możliwe. Tak? Pamiętam taki moment, kiedy jak zwykle biegałem do mostu bodajże Śląsko-Dąbrowskiego od siebie, mieszkam na Powiślu, to jest 3 kilometry w jedną stronę, to już jak było trochę więcej, zacząłem biegać. Tak? I z powrotem to było 6 kilometrów, tak? Bo my jesteśmy na znaczniku 511 kilometrów, tam jest 514, więc w dwie strony to było 6. I któregoś zimowego dnia biegłem i tak sobie pomyślałem, ciekawe co by było, gdybym pobiegł do mostu Gdańskiego, to jest jeszcze 2 kilometry dalej, tak? Czyli w sumie by to mi dało 10 kilometrów. I pobiegłem i wróciłem i byłem... I pomyślałem sobie, po pierwsze byłem rozpromieniony, ponieważ wiedziałem, że pobiegłem nie 6, co dotychczas było moim limitem, tak sobie to wyobrażałem, a pobiegłem 10. 10 było taką dla mnie magiczną ilością, która wydawała mi się nieosiągalna. Ja miałem w głowie takie, że ktoś mówił, że przebieg 10 kilometrów, i ten przebieg 10 kilometrów. I zawsze mi się wtedy zapalało w głowie takiego niewykonalne. Tak? I jak ja przebiegłem te 10 kilometrów, to oczywiście się czułem wspaniale fizycznie, poza tym, że zmęczony, tak, ale przede wszystkim doświadczyłem takiego uczucia wspaniałego uwolnienia się od czegoś, co było tak mentalnie ograniczające. Tak, tak, ale zauważ, bo chciałabym to podkreślić, zwłaszcza słuchaczom, że ty miałeś w sobie ciekawość, czyli biegłeś sam ze sobą, mówisz, ciekawe, czy mógłbym. Nie? Natomiast to, co my robimy na co dzień, to my mówimy, w pierwszym tygodniu będę biegać 2 kilometry, w drugim będę biegać 4, a w trzecim będę biegać 6. Nie? Czyli no nie właśnie, ma znaczenia, tak. Co moje ciało w tym momencie mówi, tak. Nie ma znaczenia, co ono chce, tak. Tylko znaczenie ma, czy ja gonię. Nie? I teraz jakbyśmy to połączyli z tym, pójść, co trzymasz, nie? I daj sobie ruch, no to jest kolejny element lekcji Feldenkraisa pod tytułem sprawdź na początek, ile to jest mało i obiecaj swojemu ciału, że go nie nadużyjesz, że nie dojdziesz do progu bólu. I to jest to, co ja cały czas nazywam, że my dzięki tym lekcjom uczymy się tak naprawdę też czułości wobec siebie, czyli oczywiście. Takiego dawania sobie poczucia bezpieczeństwa. To jest, ja cały czas, wiesz, ja na przykład teraz czasami tak mówię, sama do siebie tak mówię, obiecuję ci, drogie ciało, że to tylko dzisiaj 3 kilometry spaceru, a jutro coś tam, nie? Czyli ja już wiem nawet sobie składam takie obietnice
I ja wtedy widzę, jak fantastycznie moje ciało współpracuje ze mną, bo ono nie musi być w tym lęku i napięciu, że ja jutro będę oczekiwała czegoś więcej, albo że ja zażądam, żebyśmy pracowali 10 godzin, 11 i tak dalej, i tak dalej. I że to sprawdzanie, ile moje ciało wpuszcza, daje mi przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa w systemie nerwowym. Nie? Taka ciekawość. Bo wiesz, że masz w sobie taki mechanizm, który się uruchomi, gdy poczujesz, że przeciążasz, że idziesz za daleko. I z drugiej strony oczywiście wiemy, że są sytuacje w życiu, kiedy trzeba się sprężyć nadmiernie, tak? Ale wtedy dobrze też wiedzieć, jak się zregenerować, tak? Trzeba wiedzieć, znaczy trzeba, no warto, no jesteśmy pewnym mechanizmem fizjologicznym, który rządzi się pewnymi prawami. Jeżeli się przeciążymy, to będziemy musieli za to zapłacić jakąś cenę, prawda? Więc dobrze mieć właśnie taki mechanizm, który mi mówi, okej, to jest ten zakres, to jest ten przedział, to jest to tempo, w którym jest mi dobrze, a jeżeli przekraczam go, to wiem, że albo muszę zrobić potem więcej na przykład odpoczynku, albo muszę, no to już każdy, to w różnych sytuacjach można, prawda, sobie wyobrazić, kiedy to może nastąpić, tak, nie tylko w treningu fizycznym, tak. Bo to jest... ale to, o czym ty powiedziałeś w tym bieganiu, to co możemy puścić, to nasze wyobrażenia na temat tego, co mogę, a czego nie mogę. Nie? Tak. Czyli to jest taka kolejna rzecz. Pierwsza to jest napięcie z mięśni, druga to jest takie żyłowanie się, ale trzecia to jest moje wyobrażenie i to czego uczy metoda Feldenkraisa, a co możemy w ogóle przełożyć na życie w ogóle, nie? To jest taka ciekawość. Wiesz, wielu ludzi mówi, ja się na pewno nie nadaję do jeżdżenia na nartach, ale skąd wiesz? Bo tak sobie wyobrażam. Albo jak mnie czasami pytają, o ja to na pewno nie napisałbym książki, ale skąd wiesz? No nie wiem, tak sobie wyobrażam. Nie? I że to jest fascynujące, bo skąd my mamy te wyobrażenia? No wyobrażenia mamy znowu z tego, że ktoś nam nakładł do głowy, że się nie nadajemy, albo że to trzeba być kimś wyjątkowym, żeby coś zrobić, nie? I to... Ta metoda Feldenkraisa uczy też tego puszczania wyobrażeń pod tytułem może jednak mogę, nie? Może mogę spróbować przynajmniej kawałeczek, nie? Tak, tak. Może nie powiem, że to super często się zdarza, ale zdarza się, że osoby po warsztatach czy po zajęciach, po jakimś czasie praktykowania mówią, że wzięli się za coś, zaczęli robić coś, co zawsze chcieli, często już zapomnieli, że chcieli, ale nagle poczuli, że się zrobiła w nich przestrzeń, że w pewnym sensie, mówią też często, używają tego słowa odwaga, że pojawiła się w nich odwaga, poza gotowością to jeszcze odwaga, żeby w końcu wziąć się za to i zrobić. Tak? Jakby stworzyła się nowa przestrzeń. Ja myślę, że to jest bardzo ściśle powiązane z tymi napięciami, które my mamy, tak? Że to jest miejsce. Tak, jakbyśmy mieli ciągle lejce i ściągali i mówili prrrr, tak? Jak to puścimy, to nagle się pojawia taka, idę w tym kierunku, gdzie mnie ciągnie, tak? Ty mówisz o lejcach, a ja mam cały czas w głowie sznurek, bo w tym roku miałam warsztaty dla małżeństw, a wiesz, że robię różne ćwiczenia z ciałem teraz, nie? I zrobiłam Super. Takie, wydawało mi się proste ćwiczenie. Ludzie się położyli na podłodze i prosiłam, żeby oddychali do prawej nogi i do lewej nogi. Jeden mężczyzna, prawie 60-letni, no zaniósł się takim szlochem, że to było coś niesamowitego. I potem jak nam o tym mówił, to on mówił, Jezu, uświadomiłem sobie, że całe życie miałem spętane nogi, bo moi rodzice mówili, za wysokie progi na twoje nogi i na pewno nie dasz rady i jak wyjdziesz z domu, to sobie nie poradzisz. To jest kolejna rzecz, którą my możemy puścić. Czyli my możemy puścić te klątwy, które na nas rzucono. I on w ogóle, to było niesamowite, wiesz, bo jemu się w ogóle w całym ciele zrobił taki luz. I on mówi, ja wiem, gdzie ja chcę pójść, bo ja całe życie wiedziałem, gdzie ja chcę pójść, ale miałem te nogi popętane, nie? I to jest to, póki nie obejrzysz sobie tego ciała, a metoda Feldenkraisa to daje, no bo jest godzina, myśmy wtedy 3 godziny pracowali z ciałem, wiesz, to było... Ja się bałam, że oni tego nie wytrzymają, ale ponieważ mieli zaufanie, to wytrzymali. Ile ludziom się rzeczy pootwierały, ponieważ my zapominamy o tym, że całą wiedzę i całą mądrość mamy nieprawdopodobnie zapisaną w ciele.
A głowa może przekłamywać różne rzeczy, nie? A propos tego, ja czasem, wiesz, jak pojawiają się rehabilitanci, fizjoterapeuci u mnie na warsztatach, no oczywiście jest taka ciekawość zawodowa też, tak, co ja mogę z tego mieć dla swojego warsztatu pracy i jak sobie robimy na przykład przez warsztat, robimy sobie 8 czy tam ileś lekcji, to ja mówię, słuchajcie, same lekcje super ciekawe, ale to nie jest najważniejsza rzecz, którą możecie wynieść stąd, która wzbogaci wasz warsztat pracy najbardziej. To, co się przyda, to są dwie podstawowe rzeczy najbardziej. Tak? Możecie zapomnieć wszystkie wzorce ruchowe, których żeście się tutaj nauczyli, te kombinacje, ciekawe ruchy i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza to dać pacjentowi czas na to, żeby się przyjrzał sam sobie. Tak? I to jest bezcenne, jak człowiekowi pozwolić, zamiast mu mówić, o, zegnij nogę 3 razy 10 z ciężarkiem, rach, ciach, 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 to dać mu chwilę na poczucie tego, jak on w ogóle jest w swoim ciele. I ludzie są po prostu, często czują, że po raz pierwszy mają w ogóle takie pozwolenie na to, żeby wejść w głąb swojego ciała. I to już jest takie uwalniające. A druga rzecz, którą mówię, to pozwólcie sobie i pacjentom, czy ludziom, z którymi pracujecie, tak, nie zawsze są pacjenci, to pozwólcie na eksperymentowanie. Zrób tak, a potem spróbuj inaczej. Nie upieraj się, że jest tylko jeden właściwy sposób na zrobienie czegoś. Teraz słuchałem, dzisiaj słuchałem takiego podcastu Malcolm Gladwell. Ostatnio go odkryłem. Kocham bardzo, Gladwella, kocham bardzo Gladwella. Ciekawy człowiek. Jezu, ojej, jak on cudownie opowiada. Jest nieprawdopodobny, tak. I opowiada taką historię o Tigerze Woodsie. Tiger Woods, golfista, jeśli nie najlepszy, to jeden z najlepszych na świecie. No w każdym razie, i on opowiada taką rzecz, że Tiger Woods, jak był już u szczytu swojej kariery, no to nic tylko kontynuować, prawda? A on mówi, że on postanowił, że on sobie on powiedział to reinvent, czyli wymyśli na nowo swoje uderzenie, tak? To nie wiem, jak to chyba uderzenie się nazywa, kijem golfowym, prawda? I oczywiście jak wymyślamy jakiś nowy wzorzec, no to jest taki etap wątpliwości, nieumiejętności, uczenia się, tak, zagubienia pewnego. I wszyscy mu bliscy mówili, czyś ty w ogóle zwariował? Co ty robisz? Przecież ty jesteś na topie. Nie kombinuj. Idź z tym, co masz i będzie super. On, nie, bo mnie interesuje, jak to będzie zrobić to inaczej. I były kilka turniejów, za każdym razem, bo to robił kilka razy i za każdym razem, jak przechodził ten proces, to były turnieje, w których przegrywał, bo musiał się wymyślić na nowo, jak to zrobić, a potem znowu wchodził na górę z jakimś nowym sposobem, tak? I on tak którego mówi, oni nie znali. Tak, i mówi ten Gladwell, tak to komentuje fajnie, że okej, gdyby ktoś to robił z dołu listy, z dołu rankingu, to byłoby to wynikiem na jakiejś konieczności i desperacji, tak? A u niego była to kwestia wyboru i ciekawości, jak to jest być na topie, a mimo to pozwolić sobie na to, że spadnę, ale wymyślę coś nowego i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak? To mówisz o fascynującej kolejnej rzeczy, bo w ogóle książka, od której ja zaczynałam przygodę z Gladwellem 20 lat temu, to jest książka Poza schematem. I to, co my możemy puścić również dzięki metodzie Feldenkraisa, no ale nie tylko, to możemy puścić schemat, w którym jesteśmy, a ja bym nawet wolała powiedzieć rozpuścić schemat, bo powiedziałeś o ważnej rzeczy, nie? Czyli ja wymyślam siebie nową, wymyślam siebie jakąś, myślę sobie, pamiętam jak zaczynałam pracę z Agnieszką Sokołowską i była taka dziewczyna, która się tak no nieprawdopodobnie się ruszała. I ja zaczęłam sobie pomyślałam, jak skończymy ten rok, to będę tam, czyli będę dokładnie, znaczy no nie dokładnie, ale będę w takim ruchu i w takiej lekkości i w takiej swobodzie. I ja tak naprawdę szukałam w swoim ciele, co ja mogę zrobić, żeby w tym być, nie? Ale to jest o rozpuszczaniu swojego schematu. Tak, i to jest, i teraz przełóżmy to znowu na życie. Wielu ludzi nawet sobie nie uświadamia, że funkcjonuje w całej masie schematów typu powinnam, należy się, muszę, matka powinna, siostra powinna, kobieta powinna. I że my nawet sobie nie wyobrażamy siebie innej, nie? Że to jest to, co ty mówisz też na lekcji, wyobraź sobie ten ruch, nie? I to, do czego ja zapraszam ludzi, z którymi pracuję nad zaufaniem do siebie, to wyobraź sobie siebie innego. I oni mówią, nie potrafię. Nawet nie potrafię, nawet tam nie jestem, nie?
A to wyobraź sobie, w ogóle pozwala zobaczyć to, gdzie jesteś i co możesz dzisiaj jednego drobnego puścić, nie? Nie tak. Musisz tam być za 3 miesiące, ale to puść, czyli pozwól sobie rozpuścić schemat, tą klatkę, nie wiem, tą foremkę, w którą cię włożono i to, co mówisz, eksperymentuj z drobnymi ruchami, z małymi, nie? Bo ludziom, wiesz, praca nad sobą kojarzy się znowu z tym wielkim wysiłkiem, jak ja słyszę, ktoś mówi o psychoterapii, Aga, ale ja nie chcę tego darcia szat, tego dramatu, który tam będzie. Aha. Ale dramaty się nie dzieją, no bo my jako psychoterapeuci też jesteśmy delikatni, no tak wiesz, ścieramy ten przykryty plasterek powolutku, nie? Ale to puść schemat, no to jest niezwykle ważne, ale najpierw sobie uświadom schemat, nie? Dzisiaj nawet rozmawiałem z kimś na ten temat właśnie przy okazji różnych innych sytuacji życiowych. Wymyśliliśmy takie słowo, wyroluj się. O, bo ja sobie pomyślałem, jak weźmiemy sobie na przykład, no bo jak jesteśmy mali, tak, to mamy giętkie, miękkie, elastyczne, swobodnie poruszające się ciałko, tak? A potem słyszymy, nie rób tego, nie skacz, uważaj, bo się przewrócisz. I za każdym razem mamy taki wewnętrzny impuls, żeby coś zrobić, ale słyszymy taki komunikat i sobie robimy prrr, tak? I sobie zaciągamy jakiś, zapinamy jakąś warstwę w sobie. I to nas hamuje i potem mamy coraz więcej takich różnych warstw, które są w nas ponapinane i które nam nie pozwalają zrobić tego, gdzie nasza siła życiowa by nas chciała pchnąć, gdyby wszystko było swobodne i niezahamowane. To właśnie tak, jak mamy taki wałek, tak jak wałek do ciasta, który tak wałkujemy i tak byśmy wałkowali, tak kolejne warstwy sobie na niego nawijali różnych napięć sobie, ale można powiedzieć, wyroluj się z tego, czyli zacznij odwijać to z powrotem, także warstwa po warstwie jest coraz mniej tych napięć w ciele, które, no, które nam przeszkadzają w życiu. Przeszkadzają nam w życiu, tak, po prostu są dla nas ciężarem, no. To tak jakbyśmy mieli plecak na sobie i go nieśli, ale nie wiedzieli, że go niesiemy, tak? To nam ciężko, a jak się go zdejmie, to robi się lekko. Przeszkadzają, ograniczają, ale też no właśnie zabierają tą swobodę i grację. Wiesz, jak opowiadałeś o tym rolowaniu, to mi przychodzi do głowy opowieści z Narni, Podróż wędrowca do świtu, jak lew przychodzi zdjąć skórę z Eustachego, nie? Eustachy, który się zamienił w smoka, bo był okropny i za karę został zamieniony w smoka. No i Eustachy tak patrzy na niego i mówi, Boże, jak to będzie bolało, jak on wbije we mnie te pazury, nie? Ale wbija pazury, zdejmuje skórę i mówi, w ogóle nie bolało, ale patrzę, nadal mam skórę. I tak było, że i wbijał pazury i zdejmował kolejną i kolejną i kolejną warstwę i sam byłem zadziwiony, ile tych warstw mam na sobie. I to jest dokładnie o tym, że my sobie bardzo często nie zdajemy sprawy, że to nie jest tak, że mnie boli łopatka, bo tam jest, bo nie wiem, bo mnie przewiało, tylko że ja musiałam kilkanaście lat pracować na ten ból łopatki, do tego może jeszcze, czyli miałam jakieś napięcie, do tego dochodzą jakieś historie emocjonalne, które mnie napinały i tak dalej, i tak dalej. I na mnie nakładano te wszystkie powinności, te zarzuty, te oczekiwania, te pretensje i potem no, jestem sztywniakiem, który właściwie no, nie ma ruchu, bo robię to, czego oczekuje ode mnie społeczeństwo, ale też, no wiesz, no nie mam swobody ruszenia się, nie mam swobody do zmiany. Często jestem taką wyspecjalizowaną maszyną do osiągania pewnych celów, do robienia pewnych rzeczy, które dobrze wiem, jak robić i wiem, w jakich okolicznościach je robić, tak? Ludzie są bardzo sprawni, tak? Mimo tych wszystkich często nałożonych na siebie warstw i bólu, tak, ale że są bardzo sprawni w tym, co robią, tak, natomiast jest to ogromnym kosztem, tak, przecież mnóstwo ludzi na wysokich stanowiskach, czy też nie na wysokich stanowiskach, czy po prostu bardziej lub mniej z sukcesem w życiu, osiąga wspaniałe rzeczy, tak, natomiast bardzo często okazuje się po jakimś czasie, że to jest ogromnym kosztem, także jest to kosztem wielkich napięć wewnętrznych. I jak zaczynamy dopiero pracować z tym tak delikatnie właśnie, tak? To znaczy nie na siłę,
tylko warstwa po warstwie próbujemy kolejne napięcia, na przykład w metodzie Feldenkraisa, tak? Ściągamy poprzez szukanie nowych, delikatnych ruchów, tak? I potem się okazuje, że możemy tak samo wiele rzeczy osiągnąć w życiu, ale z dużo mniejszym, płacąc za to dużo mniejszą cenę, tak? Mamy mniej napięcia, oddychamy swobodniej, poruszamy się swobodniej i się nowe horyzonty otwierają. Nie musimy porzucać swojej dotychczasowej ścieżki, tak? Tylko możemy robić to z dużo mniejszym wysiłkiem. Ja bym tutaj się zatrzymała na słowie koszt, bo ono mi bardzo ładnie brzmi, ponieważ kiedy puścimy, co trzymamy, to możemy płacić mniejszy koszt, ale na wszystkich możliwych poziomach, również na finansowym. No bo zobacz, jeśli ja mam łatwiej w ruchu, to ja nie potrzebuję iść na kolejny masaż, który mnie rozepnie na chwilę, bo ja po prostu działam na rzecz siebie, ale też to są koszty emocjonalne, to są koszty psychiczne, to są koszty relacyjne, nie? Czyli jak ja puszczę pewne rzeczy, to ja mogę mieć znacznie więcej. Mi się szalenie podoba to, co ty dzisiaj kilka razy powtórzyłeś, czyli to zrób przestrzeń, nie? I teraz nagle ja mam wolne ręce i ja mogę zacząć brać od świata, brać od ludzi, sięgać, bo ja nie muszę trzymać, nie? Ja mam swobodę brania i dawania, czyli wtedy, kiedy my puszczamy, to w ogóle robi się przepływ, nie? A wiele osób, które jest napięte i które trzymają zarówno napięcia w sobie, jak i przeszłość, to są osoby często nadopiekuńcze, czyli takie, które dbają o innych, ale same są ostatnie w rozdaniu, w związku z tym nie ma od kogo wziąć, bo tam już nawet nie ma siły wziąć, nie? Tak jak to mówisz, to mi też pojawiła się taka myśl, że tak mówimy o tej przestrzeni, o tym swobodnym ruchu. I tak sobie myślę jeszcze, że jak słucha na przykład tego osoba, która nie ma takiego doświadczenia, tak, to też nie wie, o czym mówimy. Dokładnie. Tak? Czasem na przykład jak ktoś mnie pyta, co ja będę miał zrobienia tych dziwnych ćwiczeń, o których mówisz i z czego nic nie rozumiem, to tak, ja to mówię prawda. Na przykład, że to ja mówię na przykład, że będziesz się ruszać swobodniej i lepiej. I pojawia się tak, zaraz, to ja się źle ruszam? Właśnie, o to To jest ja się niezwykle. źle ruszam? Ja mówię, nie, świetnie się ruszasz, to nie o to chodzi. Jesteś w stanie zrobić wszystko zasadniczo, co chcesz w życiu zrobić, tak? Wstaniesz rano, ogarniesz się, pójdziesz do pracy, załatwisz, pójdziesz na siłkę, zrobisz swoje ulubione rzeczy. Ja zasadniczo ruszasz się dobrze. Ale ktoś, kto nie doświadczy takiego, takiej zgody na robienie mniej, na takiego zaopiekowania się sobą, pewnych rzeczy, myślę, nie doświadczy, tak? I myślę, że to jest wielka szkoda, że wiele osób nie, że nie pójdzie tą drogą, tak? Albo nie ma, nawet jak wie, że coś takiego jest, to nie dokona takiego wyboru, ponieważ wydaje mi się, że to jest szalenie cenna rzecz, znaleźć takie czułe miejsce w sobie, które, dzięki któremu potrafimy się zaopiekować sobą. To wcale nie znaczy, że umiejętność bycia twardzielem jest złą umiejętnością, bo ja myślę, że ona w wielu sytuacjach w życiu się przydaje, ale jeżeli to jest jedyna umiejętność w życiu, no to pozbawiamy siebie pewnej przestrzeni życia, tak, która jest dostępna, jeżeli idziemy jakby na innym trybie działania, tej takiej czułości, wrażliwości, opiekowania się sobą. Także myślę, że to też chciałbym jakby, mówiąc to, też chcę zachęcić do tego, żeby jednak spróbować jakichś takich innych form dla osób, które na przykład słuchają, myślą sobie, ciekawe, ale może niekoniecznie dla mnie. Ja myślę, że to jest dla każdego, bo to jest bardzo w ogóle cenne w życiu, mieć tak dostęp do tej takiej innej, do tej miękkości w sobie. Bo myślę, że każdy ją ma w sobie, tylko często jej nie dajemy sobie przestrzeni na to, żeby ją jej doświadczyć. To, co teraz powiedziałeś, to mi się kojarzy z kolei z tym, że dzięki metodzie Feldenkraisa możemy puścić takie negatywne oceny na temat różnych rzeczy, czyli że czułość jest kiepska, że słabość jest kiepska, że jak ktoś coś robi łatwo i lekko, to znaczy, że jest leniem, nie? Czyli nie w ogóle przykłada się. Nie przykłada się, nie? Albo no, to, co jest doświadczeniem wielu kobiet, przynajmniej tak, z którymi ja rozmawiałam, nie? Że po metodzie Feldenkrais jest taka łatwość w ciele, czyli pojawia się taka kobiecość i delikatność, i to wiele kobiet przestrasza, nie? Że
to co ja teraz potrzebuję opieki, to co ja sobie teraz nie poradzę, ale my właśnie możemy puścić to bycie dzielnym i dzielną na rzecz tego, że mogę być czuły, czuła i że my możemy cały czas być w tej swobodzie wymiany i w takiej łatwości bliskości w relacji, nie? Myślę zresztą, że to nie dotyczy tylko kobiet. Wspomniałaś o kobietach, że mężczyźni ja też rozmawiam doświadczają. Z kobietami, ale mężczyzna, który będzie miał luźne biodra, to no, oszaleje ze strachu, bo to trzeba jeszcze puścić co, Jacku? Lęk przed oceną. Oczywiście, że tak i to się zdarza. I zdarza się, że mężczyźni doświadczają takiej lekkości i swobody bioder na przykład, które nagle zaczynają się kołysać i dokonują świadomego wyboru, żeby nie iść w tym kierunku. Tak, żeby zahamować sobie ten luz. No i to już jest kwestia wyborów, prawda? To każdy ma do tego prawo. Tak. Ale właśnie kończąc, to jest to wszystko, o czym mówimy, czyli te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, żeby je puścić, one dopiero torują nam drogę, a zostałabym w twojej metaforze, znaczy w twoim zdaniu, które cały czas powtarzałeś, dają przestrzeń do tego, żeby mieć wybór. Bo ja mam wybór, czy ja pójdę za swoim ciałem, którego chcę słuchać, właściwie ze swoim ciałem, czyli za jedynym domem, który jest mi dany na całe życie, czy ja cały czas będę ten dom kurczowo trzymać, pilnować, być w jakimś schemacie pod tytułem trzeba, należy i powinno się, no i przeżyję życie w napięciu, a mogę być kreatorem, nie? Tak. Tak, metoda Feldenkraisa jest taką metodą, która pokazuje nam, jak łatwiej być kreatorem swojego losu. Tak to też, tak na to patrzy. Każdy na to patrzy na swój sposób, ale myślę, że to jest jeden z ważnych elementów metody. Na koniec to zdanie Mosze Feldenkraisa, jeśli wiesz, co robisz, możesz robić to, co chcesz. Możesz robić to, co chcesz. Tego wszystkim słuchaczom życzymy. Dziękuję ci, Jacek. Dziękuję bardzo.